Dzień dobry Państwu, za pośrednictwem Państwa mediów witam serdecznie. Bialczan, stoimy przy ulicy Podmiejskiej, tej, której budowę obiecałem w planie budowy dróg, mojej obietnicy wyborczej, tej jednej z najważniejszych, bo dotyczącej najważniejszych wyzwań w zakresie rozbudowy miejskiej infrastruktury w tej kadencji, za którego to planu budowy dróg przyjęcie i wspólną realizację. Zawsze bardzo dziękuję Państwu radnym Rady Miasta. I te obietnice w tej chwili zamieniamy w czyn. Powstanie droga o długości niespełna kilometra z 6-metrowej szerokości pasem jezdniowym dwukierunkowym, z chodnikiem szerokości od 2 do 3 metrów po stronie południowej, z ciągiem pieszo-rowerowym szerokości 3 metrów po stronie północnej, z rondem z przejezdną wysepką na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego, wreszcie z zatoką autobusową z peronem i chodnikiem przy ulicy Francuskiej. Pełna, kompleksowa realizacja jednej z najbardziej pilnych potrzeb, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej w Białej Podlaskiej, przebiegająca przez jedno z najdynamiczniej dziś rozwijających się osiedli mieszkaniowych. Przypomnijmy, że ten plan chcieliśmy zrealizować szybciej, bo już w zeszłym roku. Niemniej jednak na mój wniosek, to decyzją Rady Miasta, ta realizacja została przesunięta na rok obecny, a także przyszły, dlatego że w zeszłym roku mierzyliśmy się z pandemią, z bezprecedensowym, bardzo trudnym wyzwaniem i wówczas Państwo radni, popierając moje projekty uchwał dotyczące pomocy przedsiębiorcom, ulżenia im w okresach głębokiego lockdownu, co wymagało istotnych środków ze strony budżetu miasta, bo zdecydowaliśmy się przede wszystkim zwolnić przedsiębiorców nawet na okres 3 miesięcy z podatku od nieruchomości i istniało ryzyko nawet kilkumilionowego obniżenia dochodów miasta w zeszłym roku z tego tytułu. Więc musieliśmy ten ubytek w planie finansowym miasta po stronie wydatkowej zbilansować i uzgodniliśmy z Państwem radnymi, że przesuniemy termin realizacji jakichś inwestycji, na które nie mamy zewnętrznego dofinansowania. I w ten sposób to właśnie budowę ulicy Podmiejskiej przesunęliśmy na kolejny rok, zostawiając w zeszłorocznym budżecie tylko środki na dokończenie opracowań projektowych. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, bo w przestrzeni publicznej pojawiały się fałszywe informacje, takie nazwę rzecz po imieniu, prymitywne, inspirowane chęcią politycznej rywalizacji manipulacje. To na mój wniosek, decyzją Rady Miasta wydłużyliśmy o rok ten okres na rozpoczęcie budowy tej ulicy, bo pomogliśmy przedsiębiorcom ratować miejsca pracy w okresie głębokich lockdownów w trakcie zeszłorocznej pandemii. I chcę podkreślić jeszcze jedno. Nie chcemy dłużej czekać z rozpoczęciem tej budowy, chociaż ileś trudności wciąż piętrzyło się przed nami. Taką podstawową był fakt nieprzygotowania placu budowy przez spółki Skarbu Państwa. Te, które zawiadują sieciami gazowymi, ale przede wszystkim energetycznymi. Już w 2019 roku występowaliśmy z określonymi wnioskami, spotykaliśmy się na zespołach uzgodnień dokumentacji z przedstawicielami PGE, odpowiedzialnego za sieci energetyczne, spółki Skarbu Państwa z pracownikami i panią prezes Bialskiego Oddziału. Od 2019 roku PGE wiedziało o potrzebie przygotowania naszego placu budowy, czyli przygotowania swojej dokumentacji do tego, by sieci napowietrzne, te, którymi prąd jest prowadzony po słupach, skablować, mówiąc kolokwialnie, czyli przenieść w trakcie wspólnej realizacji i naszej inwestycji drogowej w grunt. To się do tej pory nie stało. Dopiero po tym, jak byliśmy w sposób nieelegancki atakowani, między innymi przez opozycyjnych radnych i publicznie wreszcie powiedziałem, że przestańcie Państwo sabotować. Jeżeli to Państwa ludzie kierują dzisiaj spółkami Skarbu Państwa, to zamiast czynić fałszywe zarzuty prezydentowi miasta i jego współpracownikom, po prostu zmobilizujcie swoich ludzi do pracy. I po tym, jak na ostatniej Radzie Miasta ten temat wypłynął, wreszcie uzyskaliśmy zapewnienie, że taką dokumentację od swojego projektanta, który jak słyszałem też jest podobno mieszkańcem naszego miasta, PGE otrzymało. Więc bardzo liczymy na to i bardzo prosimy, żeby
spółki odpowiadające za realizację zadań w zakresie własnej infrastruktury energetycznej po prostu pomogły nam w realizacji tej tak potrzebnej mieszkańcom miasta inwestycji. A że jest bardzo potrzebna, wszyscy wiemy, jak bardzo niecierpliwiliśmy się jako mieszkańcy Białej Podlaskiej, gdy ze względów na pandemię musieliśmy wydłużyć realizację tej inwestycji, czekając na jej rozpoczęcie do obecnego roku. Ale tak jak zapowiedzieliśmy w zeszłym roku, tak konsekwentnie w tym roku trzymamy się tego planu. O przedstawienie informacji o technicznych uwarunkowaniach tych naszych prac i tym rysie historycznym poproszę Państwa naczelników. Dzień dobry Państwu. Ja może się odniosę do najbardziej do bezpieczeństwa, na które tutaj zwracamy uwagę. Czyli tak jak Pan Prezydent powiedział, po jednej stronie będzie ścieżka rowerowa, po drugiej stronie pas pieszo-rowerowy, czyli ten kłopot, który tutaj mamy. Odseparujemy ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodów. Przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztanową powstanie wyniesione przejście dla pieszych, czyli tutaj też nacisk na bezpieczeństwo dzieci, które chodzą do szkoły. Będzie to też spowolnienie ruchu pojazdów. Do zatoka autobusowa, która powstanie przy ulicy Francuskiej, będzie też upłynniała ruch na ulicy Francuskiej i ścieżka rowerowa, przepraszam, chodnik będzie prowadził aż do, w stronę ulicy Malczewskiego, do tej powstającej nowej zatoki autobusowej. Skrzyżowanie w tej chwili najbardziej kolizyjne w tym rejonie, czyli skrzyżowanie ulicy Podmiejskiej z ulicą Żeromskiego, będzie się odbywał tam ruch okrężny, co spowoduje, miejmy nadzieję, mniej kolizji w tym rejonie. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała opowiedzieć o przebudowie podmiejskiej w zakresie prac, które tutaj wykonamy. Będzie wybudowana kanalizacja deszczowa, która będzie podzielona na dwie zlewnie oddzielne. Będzie od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kasztanowej jedna zlewnia odprowadzona w stronę obwodnicy do zbiornika retencyjnego i od ulicy Kasztanowej do ulicy Francuskiej druga zlewnia odprowadzająca wody w stronę ulicy Francuskiej. Będzie przebudowana sieć gazowa, będzie to wykonywała gazownia w swoim zakresie. Będzie od parkingu tutaj na Armii Krajowej do ulicy Kasztanowej przebudowa sieci w obrębie skrzyżowania z ulicą Prusa i w obrębie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego będzie ta przebudowa. Wodociągi bielskie przebudują sieć wodociągową, czyli starą sieć wymienią już na sieć z nowoczesnych rur. Będzie to na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Francuskiej. Będzie to odcinek 440 metrów. Będzie również przebudowa sieci napowietrznej na sieć kablową, która jest w zakresie PGE. W naszym zakresie będzie przebudowa oświetlenia i kolizji. Tutaj jeszcze kolega elektryk opowie o przebudowie sieci teletechnicznej i elektrycznej. Też zostanie ułożony kanał technologiczny wzdłuż ulicy, który pozwoli tam przyszłościowo położyć różne tam światłowody dla dostawców sieci. Jednoznacznie zostanie wybudowane oświetlenie uliczne w technologii LED-owej, która też będzie wiadomo generować mniejszy pobór energii elektrycznej. Zostaną usunięte kolizje związane z kablami, które kolidują poprzecznie przez projektowaną drogę. No a część rzeczy, czyli te słupy energetyczne, pozostawiamy tutaj do gestii już zakładu energetycznego. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, informacje, które się pojawiają w mediach, w internecie głównie. Na ten moment jakby, nie wiem, sprzeczne są z tym, co zawiera umowa. Podpisaliśmy 28 czerwca umowę z panem prezydentem. My jako firma generalny wykonawca, firma Tredrom z Białej Podlaskiej, na wykonanie ulicy Podmiejskiej na odcinku około kilometra, czyli bez pełna kilometra, bez 5 chyba metrów. Termin wykonania to jest 7 miesięcy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak okres zimowy się zachowa, więc ja nie widzę zagrożenia. Termin jest realny, natomiast problemem może się stać jakby przebudowa sieci, która jest niezwiązana z naszym kontraktem, która może nam trochę skolidować terminy i nasz harmonogram. Problemy ze spółkami z Skarbu Państwa.
To są problemy, to co wstępnie powiedział pan prezydent, spółka Skarbu Państwa, czy to spółka gazowa, czy to spółka energetyczna, na dzień dzisiejszy nie przedstawiła mi ani wykonawcy, ani harmonogramu, w jaki sposób planują realizować swoją wewnętrzną inwestycję. Czy inwestycja będzie, czy ulica Podmiejska całkowicie będzie nieprzejezdna na czas wykonywania prac? Czy wstępny nasz plan, jeżeli chodzi o realizację i sposób prowadzenia robót, jest podzielony jakby na takie dwa główne etapy. Pierwszy etap to jest od początku, czyli od tego parkingu, od ulicy jak gdyby Armii Krajowej Janowskiej z tej strony zachodniej, w kierunku wschodnim do ulicy Żeromskiego, praktycznie Lipowej Żeromskiego, bez samego skrzyżowania jako ronda z ulicą Żeromskiego. A drugi etap to jest pozostała część, czyli od ulicy Żeromskiego do ulicy Francuskiej, łącznie z rondem przy ulicy Żeromskiego. Chcemy zamknąć te dwa odcinki sukcesywnie. I na pierwszym odcinku będziemy to robić jeszcze pod etapami. Generalnie wymierzają odcinki skrzyżowania, które tu są. Będzie trzy skrzyżowania, więc trzy etapy na pierwszym etapie. Ulica będzie wyłączona? Ulica będzie wyłączona z ruchu. Taki mamy plan. Oczywiście on jeszcze wymaga zatwierdzenia, bo on jest w tej chwili w procedurze. Wymaga zatwierdzenia tu gestora tej ulicy, czyli zarządcę. Niemniej jednak liczymy, że w przyszłym tygodniu dostaniemy już zatwierdzony plan. On jest w kierunku zamknięcia ulicy z uwagi na bezpieczeństwo, z uwagi na tempo, na termin, który musimy dotrzymać. Jest to niemożliwe w innym przypadku. Ja dobrze rozumiem, że państwo rozpoczną pracę, zanim spółki państwowe będą robiły swoją część, czy najpierw spółki państwowe? Na ten moment nie mamy oficjalnego jakby stanowiska spółek, które zamierzają, wiemy to głównie od państwa, że zamierzają, od pana prezydenta, że zamierzają. Natomiast ja nie mam technicznego dokumentu ani technicznego wprowadzenia na teren budowy, który ja od dzisiaj muszę objąć. A firma postępowała o takie dokumenty do spółek? Nie, bo my nie byliśmy stroną w postępowaniu, więc nie mamy jakby... Teraz też nie jesteśmy stroną w postępowaniu, bo dla nas stroną w postępowaniu jest pan prezydent i za jego pośrednictwem ewentualnie możemy otrzymywać jakiekolwiek informacje czy rozwiązania. My mamy swój harmonogram, natomiast najprawdopodobniej będzie on skorygowany o tematy związane z tym, co chcą zrobić spółki Skarbu Państwa na tej konkretnej inwestycji. Jak spółki zamierzają przeprowadzać tutaj swoje prace, utrudni wam realizację inwestycji? No zawsze jest to jakiś problem, ponieważ my musimy jakby wyłączyć odcinek z naszej realizacji, z naszych umownych robót i przekazać to dla innego wykonawcy, który jest z nami niezwiązany w żaden sposób. Mamy tylko stosunek jakby tu prawny z prezydentem, za pośrednictwem niego możemy wprowadzać i za uzgodnieniem wszystkich stron. Czyli są generalnie trzy strony. Nie znamy stanowiska jakby tutaj gestorów tych przebudów, które są jakby związane z tą budową. To czyli miasto monitoruje te odpowiedzi, monitoruje ich, jakoś nie wiem, pospieszacie? Tak, już na wstępie. Pomny tych złośliwych i nieuprawnionych wobec naszej miejskiej, samorządowej pracy uwag zaznaczyłem, że na przykład PGE już w 2019 roku, w pierwszym pełnym roku naszej pracy w tej kadencji, miało informacje na podstawie naszych wystąpień, na podstawie wspólnej pracy w zespole uzgadniania dokumentacji o tym, że planujemy wykonanie tej inwestycji. Mamy 21 rok. Sami państwo ocencie, czy stać nas, mieszkańców Białej Podlaskiej, na to, by tyle czekać, aż partnerzy odpowiedzialni za własne sieci w przebiegu naszych inwestycji wykonają swoją część pracy. Naprawdę, jestem daleki od wpisywania się w głosy mówiące o tym, że w spółkach Skarbu Państwa na stanowiskach kierowniczych powinni być zatrudniani merytoryczni fachowcy, a nie osoby z nadania politycznego. Dlatego
Nie używając takich argumentów, po prostu proszę o dobrą, merytoryczną pracę. Było na to aż 2 lata. Dopiero niedawno, po tym jak w przestrzeni publicznej odpowiedzieliśmy na pytania, jasno nazywając te problemy, z którymi się spotykamy, nastąpiło jakieś przyspieszenie w tym zakresie. I pozwólcie Państwo, że za Waszym pośrednictwem zwrócę się, jak prezydent, jak mieszkaniec Białej Podlaskiej, do osób pracujących w tych spółkach, pani prezes oddziału, pani dyrektor oddziału PGE w Białej Podlaskiej, pani Bernadeta Puczka, jest przecież samorządowcem. Za kadencji poprzedniego prezydenta była prezesem miejskiej spółki ZGL. Jest pani mieszkańcem Białej Podlaskiej. Proszę, wspólnie jak mieszkańcy swojego miasta, razem pracując, nie wydłużając w sposób niezrozumiały dla nikogo terminu swoich prac, nie skazujmy nas, mieszkańców, na ciągłe oczekiwanie, kiedy wreszcie będziemy mogli wykonać nasze inwestycje. Chcę podkreślić, że razem z naszym urzędem, nie będę się skarżył, że nie sypiamy, bo to nieprawda, ale wykonujemy ogrom pracy. Średnio niewiele ponad 10 milionów złotych, czasem mniej, rocznych nakładów inwestycyjnych w poprzednich kadencjach naszego samorządu. W tej kadencji 54 miliony złotych w 2019 roku, 64 miliony złotych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku. W tym roku mamy szansę skonsumować podobne ilości. Absorbujemy niespotykane do tej pory wysokości wsparcia środkami zewnętrznymi, przede wszystkim z Unii Europejskiej. Kosztuje nas to ogrom pracy i po prostu po ludzku liczymy na to, że wszystkie te środowiska, które mogłyby w tej pracy pomagać, a nie ją utrudniać, ze względu chociażby na ten fakt, że jesteśmy mieszkańcami swojego miasta, właśnie w ten sposób wykonają swoje powinności. Pytaliście Państwo o, tutaj było pytanie pani redaktor, o to, jak ta współpraca i nasze zaangażowanie w ewentualne przyspieszenie czy podniesienie poziomu mobilizacji w PGE wyglądało. Bardzo poproszę pana inspektora Jacka Melaniuka, inspektora fachowca od spraw elektryki, o przypomnienie, jak wyglądała ta nasza praca. Tak jak już pan prezydent wspomniał, już w 2019 roku, kiedy to urząd wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji, to Zakład Energetyczny już wiedział o tej sprawie, że będzie przebudowa drogi, tym bardziej, że projektant ze strony Urzędu Miasta Drogowiec kontaktował się i są na to dokumenty, gdzie obie branże, drogowa i elektryczna, były konsultowane, było takie porozumienie spisane. Wiadomo było, że ten termin nas goni i że wszyscy chcą to dotrzeć jak najszybciej do końca, czyli do opracowania tych obu dokumentacji. Z naszej strony została ona szybko przygotowana. No, jednoznacznie ze strony PGE projektant, który podjął się tak wyzwania, może było to jemu za duże, ale krótko mówiąc, jakiś ostatni czas od maja, można powiedzieć, czy nawet tam lutego, nie odbierał telefonów od nas, nie kontaktował się, unikał w ogóle spotkania. Tym bardziej też IPG to samo potwierdzało. No z naszej strony wpływ był na projektanta do takiego stopnia, że jednak już tam uczynił te kroki co do ukończenia tej dokumentacji. Przedłożył ją dla nas w celu wydania zgłoszenia. No jakoś się finalnie udało zamknąć tę sprawę. Miał tam też braki, uzupełniał, no tak można powiedzieć, że na ostatnią chwilę, w celu, żeby ta decyzja wyszła pozytywna. No, teraz czekamy po prostu na to, żeby ten zakład jak najszybciej ogłosił ten przetarg, bo faktycznie to spowoduje problemy dla wykonawcy, tym bardziej, że też wchodzą w grę rzeczy, które związane są z finansowaniem tego urządzenia, kable energetyczne, złącza, wszystko drożeje, to też i generuje jakieś tam koszty dodatkowe dla samego PGE w celu ogłoszenia przetargu i tak jakby pozyskania za mniejszą kwotę tej inwestycji, tej przebudowy, nie? No tutaj to teraz po prostu w tej chwili to czekamy na ogłoszenie już. Z naszej strony decyzja jest pozytywna, więc myślę, że na nas nie można składać, że coś jest nie tak, bo tak jak tutaj też wspomnę, kiedy projektant oddał, można powiedzieć, 2 dni przed brakiem zgłoszenia wniosku, a po 2 dniach otrzymał ostateczną decyzję bez uwag, więc tutaj nie ma opieszałości ze strony Urzędu Miasta. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak nieżyczliwą i taką brzydko inspirowaną narracją posługują się niektórzy Państwo radni, którzy sami podejmując decyzję, głosując, każdy chciałby ufać, że odpowiedzialnie, za przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy na Podmiejskiej na rok kolejny, bo
chcieli się zgodzić na to, byśmy pomogli przedsiębiorcom ratować miejsca pracy w COVID-zie, później mają tupet stawiać zarzuty, że inwestycja się przedłuża albo opóźnia, absolutnie pomijając ten fakt, że to przecież ich decyzja podjęta na moją prośbę. Nie tak powinien funkcjonować samorząd. Są te obszary w pracy naszego miejskiego samorządu, w ramach których powinniśmy się wręcz wspierać, bo jesteśmy różnorodni. I dopóki mamy w kraju demokrację, dopóty korzystajmy z tego pełną garścią, że mamy prawo się kulturalnie, mądrze i merytorycznie wspierać. Ale w takich sprawach jak perspektywiczny, zrównoważony, odpowiadający nie tylko dzisiejszemu zapotrzebowaniu, ale wyzwaniom przyszłości naszego miasta, rozwój, powinniśmy, proszę Państwa, mówić jednym głosem. I bardzo proszę o to Państwa radnych, także tych, którzy w ostatnich dniach tak intencjonalnie i wybiórczo interpretując pewne, mam nadzieję, że oczywiste także po dzisiejszej konferencji, po dzisiejszym briefingu fakty, żeby jednak pamiętali, co obiecywali mieszkańcom. Zrównoważony rozwój miasta. Te słowa kieruję przede wszystkim do przewodniczących klubów radnych, pana Jana Jakubca z Białej Samorządowej i pana Dariusza Litwiniuka z PiSu, ze Zjednoczonej Prawicy. Zwracam się do kolegów i do was jako mieszkańców Białej Podlaskiej. To jest efekt naszych prac, jeżeli macie wpływ w swoich środowiskach, na przykład na to, jak pracują wasi koledzy i koleżanki, którzy kierują dzisiaj choćby spółkami Skarbu Państwa, to pomóżcie, wspierajcie, a nie przeszkadzajcie rozwojowi Białej Podlaskiej. To nasz wspólny wobec mieszkańców obowiązek.